Polska jest bezpośrednio zagrożona militarnie, twierdzi Robert Winnicki, poseł Konfederacji, który odwiedził dziś 25 lutego Suwałki. Jak dodaje, atak Rosji na Ukrainę pociągnie za sobą wiele konsekwencji dla naszego kraju. To między innymi wyższe ceny paliwa, surowców i tysiące uchodźców, którzy najprawdopodobniej będą szukać u nas schronienia. Jesteśmy bezpośrednio zagrożeni militarnie, trzeba to sobie jasno powiedzieć. Sytuacja, w której wojska rosyjskie będą stacjonowały nie tylko w Kaliningradzie, nie tylko na Białorusi, ale również na granicy ukraińskiej, to jest sytuacja bardzo niekorzystna dla nas z militarnego punktu widzenia. Jest dla nas niekorzystne również to, że będziemy oczywiście ponosić, już ponosimy koszty tej wojny, koszty gospodarcze, nie tylko w postaci cen surowców, ale również w postaci setek tysięcy, być może milionów uchodźców. Będziemy ponosić koszty związane z faktem, że ze strefy przyfrontowej, jaką Polska się staje, również uciekają zagraniczni inwestorzy. Zdaniem Winnickiego w kwestii obrony Polska nie powinna polegać na sile sojuszników. Jak dodał, Ukraina też miała gwarancję Zachodu i NATO, że będzie krajem niepodległym. Jesteśmy bezpośrednio zagrożeni. Gwarantowały Ukrainie, szanowni państwo, całość, niepodległość, suwerenność i gwarantowały jej granice. Z tych gwarancji nie zostało absolutnie nic. Jest to bardzo groźna przestroga również dla Polski. Dzisiaj w Polsce dosyłane są wojska amerykańskie i mówi się dużo o wzmacnianiu NATO. Rozumiemy to i bierzemy to za dobrą monetę. Natomiast musimy powiedzieć sobie jasno, że umiesz liczyć, licz na siebie. Umiesz liczyć, licz na siebie. I prawda jest taka, że pierwszym i podstawowym elementem bezpieczeństwa państwa polskiego musi być zreformowana, wzmocniona, naprawiona polska armia.